Serdecznie, kikowy szlak, Rzepińskie jeziora. 21 listopada 2013. Dzisiaj kilka słów na temat myślenia. Tak, myślenie. Jakże ważna sprawa. Dlatego, że według naszych myśli układa się nasze życie. To nasze myśli sprawiają, że nabieramy nastawienia zgodnego z naszym myśleniem, z naszym programem. Nastawienie zamienia się w działanie, a działanie przynosi rezultaty. Żyjemy jednak w czasach, w których myślenie zostaje sprowadzone właściwie do czegoś niepotrzebnego, takiego błahego, czegoś, co wcale nie ma decydować o powodzeniu w życiu, o sukcesie w życiu, dlatego że i politycy, i firmy wielkie, prawda, i cały biznes wokół nas pozbawia nas tak naprawdę myślenia, oferując nam schematy. Właściwie człowiek ciągle balansuje między dwoma biegunami. Z jednej strony jest szczęście, z drugiej strony, prawda, jest porażka, prawda, problemy, czy między bólem a przyjemnością, może w ten sposób jeszcze właściwie lepiej będzie dokładniej. Balansuje między tymi dwoma biegunami i media dzisiaj, środki przekazu chcą podawać nam wszystko, co będzie nas uszczęśliwiać, pokazywać, jakie to piękne, jakie ładne, każda reklama, to po prostu wszystko fantastyczne, wszystko im plus, prawda? Pozbawia nas to myślenia, dostajemy gotowe schematy, które wcale nie przynoszą nam pożądanych sukcesów, pożądanych efektów, zmiany naszego życia, zmieniają życie tym, którzy te schematy podają. Dlatego wierzę, że w tych czasach ogromnie ważna jest nauka samodzielnego myślenia. Samodzielne myślenie dzisiaj jest krytycznie ważne. Samodzielne myślenie jest najważniejsze. I o tym samodzielnym myśleniu, o MLM-ie, myślę, że powiem troszeczkę więcej jutro, na jutrzejszym kikowym szlaku. Do zobaczenia.